Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie kontynuujemy nasz temat wiosny ludów. Klemens von Metternich raz powiedział, kiedy Francja kichnie, cała Europa ma Katar. No i to powiedzenie się sprawdziło w tym, że kiedy rewolucja lutowa rozniosła się we Francji, szybko przeszło to na kraje niemieckie. Fala inwestacji przetoczyła się przez większe miasta. Podczas protestów jednoczyły się wtedy różne ugrupowania opozycyjne, które miały wspólny cel – przeciwstawić się systemowi ustalonemu na kongresie wiedeńskim. Monarchowie tutaj, którzy byli przerażeni rozmiarem tych wystąpień, często dochodzili do jakichś ustępstw, czyli nadeszły jakieś małe, mniejsze wolności polityczne, łagodzono m.in. cenzurę, w skład rządów zaczęli wchodzić np. zwolennicy reform. Władcy także obiecywali powołanie jakichś parlamentów, nadawanie konstytucji, co do czego nie zawsze dochodziło. Na wsi dochodziło także do rozruchów, ale tutaj już o charakterze społecznym chłopi chcieli tego swojego uwłaszczenia, zniesienia starej średniowiecznej struktury feudalnej. Początkowo wszyscy opowiadali się po prostu za obaleniem starego systemu, ale szybko doszło do tak zwanej dekompozycji opo opozycji, czyli rozpadu obozu rewolucjonistów. Tutaj nastąpiły kłótnie, bo zwolennicy liberalizmu gospodarczego nie mogli się pogodzić z socjalistami, którzy chcieli dużej ingerencji państwa w gospodarkę i pomocy społecznej. Dodatkowo yy, liberałowie chcieli cenzusu majątkowego, a na przykład demokraci chcieli powszechnego systemu wyborczego. No i narastały różne konflikty, miały sprzeczne Interesy. No i, i przez to one nie działały tak sprawnie jak choćby administracja i poli, policja starego układu i one wykorzystały swoje wpływy, żeby szybko to w końcu rozbić. Do takich większych zamieszek dochodzi w Wiedniu w roku 1848 w miesiącu marzec. Z inicjatywy studentów, wtedy cesarz Austrii Ferdynand I Habsburg zgadza się na zniesienie cenzury, zapowiada nadanie konstytucji. Sam Clemens Yvonne twórca przecież systemu wiedeńskiego, otrzymuje dymisję, co ma znaczenie symboliczne, jakby zniesienie tego starego układu. Wtedy Metternich był zresztą już znienawidzony przez społeczeństwo, ucieka ponoć w przebraniu kobiety z Austrii, tam później dociera do Wielkiej Brytanii, gdzie nawet będzie uczył sztuki politycznej samego Bismarcka. Do ustępstw także zostaje zmuszony wtedy król Prus Fryderyk Wilhelm. Czwarty, gdy 18 marca w Berlinie wybuchają też zamieszki. On chce opanować sytuację, wydaje orędzie do moich kochanych Berlinczyków, bardzo znane zapamiętajcie to sobie, do moich kochanych Berlinczyków, nie będę zapisywał, szkoda czasu takie długie hasła zapisywać, obiecuje nadanie konstytucji i bierze udział nawet w pogrzebie ofiar walk, tych rewolt. Zwróćmy uwagę, że w zasadzie ta obietnica, którą on nadaje w tym liście do moich kochanych Berlinczyków, tak naprawdę nie zostaną nigdy później spełnione. W kwietniu 1848 roku cesarz Austrii oktrojuje konstytucję. Tak jak zapowiedział, tak zrobił. Ale zapiszmy sobie najpierw marzec 1848. Mamy rozruchy, rozruchy we Wiedniu i w Berlinie. Okej. Okay. Mamy oktorywanie konstytucji w kwietniu przez cesarza Austrii. Miał powstać parlament, przy czym udział w wyborach miał być ograniczony przez cenzus majątkowy. E, sama, e, sama ta ordynacja cenzusowa wywołuje kolejne zamieszki w maju, które zmuszają znowu Fryderyka I Habsburga do ogłoszenia wyborów e, do przyszłego parlamentu. Organizowano także na wzór francuski te roboty publiczne, które miały angażować bezrobotnych, żeby zmniejszyć ich niezadowolenie z ich sytuacji, które było często spowodowane właśnie sytuacją ekonomiczną, bo jak nie ma kasy, to nie ma wszystkiego i ludzie zaczynają się wkurzać. W innych częściach za to Imperium Habsburgów zaczęły się pojawiać dążenia narodowe. Tutaj zaraz skupimy się szczególnie na kwestii Węgier, ale walkę o zjednoczenie rozpoczęli Włosi. Węgrzy właśnie chcieli autonomii, Wzraszcza także świadomość narodowa wtedy Słowian, którzy zamieszkiwali tereny cesarstwa, m.in. Czesi chcą swojej niepodległości. No i w Pradze zostaje związany zjazd słowiański, na którym przybywają przedstawiciele Słowaków, Polaków, Ukraińców, Chorwatów i wspomnianych Czechów. Jednak te ludy słowiańskie nie potrafią się porozumieć, ponieważ każdy ma inne interesy, często sprzeczne. Czesi chcą się zbliżyć do Rosji, temu sprzeciwiają się z kolei Polacy. Ukraińcy obawiają się dominacji polskiej, bardziej nawet niż austriackiej, a Chorwaci lękają się z kolei zależności od Węgier. I te spory ułatwiają Austrii e, i jej sile przewodzonej przez Alfreda von e, e, Windischgratza na opanowanie w sytuacji w Czechach. Tam mamy parę bitew i rozwiązanie zjazdu już w czerwcu 1848 roku pod bagnetami. W lipcu praca rozpoczyna Parlament Austriacki, on zajmuje się kwestią chłopską. We wrześniu ogłasza zniesienie pańszczyzny, uwłaszczenie chłopów. Sama ludność otrzymuje to, na czym jej po prostu zależało. Ziemię na własność i przestaje się w ogóle interesować jakimiś ruchami rewolucyjnymi. Czyli czerwiec 1848. 1848 uwłaszczenie chłopów w Austrii. Uwłaszczenie chłopów w Austrii. W Austrii. Czyli kolejne państwo uwłaszcza chłopów. Tak już sobie wspomnieliśmy, to w Rosji to miało taki różny wymiar w Prusach dość szybko zostało przeprowadzone. Nowe rozruchy w Wiedniu powołuje, powoduje wysłanie wojsk na Węgry w październiku 1848 roku, gdzie próbuje się tłumić ruchy niepodległościowe właśnie Węgrów. Cesarz musiał wtedy uciekać z Wiednia. Bunt Wiedeńczyków stłumiła wierna armia generała von Widisz Greca oraz wojska chorwackie. Sami Słowani Słowianie zamieszkujące tereny cesarstwa przyjmują to obojętnie, nie reagują też chłopi. W grudniu Ferdynand I abdykuje. Na rzecz swojego bratanka Franciszka Józefa tak to ten gościu, którego kojarzycie z wody e, Żywiec Zdrój. Ten władca nie ma już żadnych negatywnych koneksji, tak jak Fryderyk I Habsburg jest jakby taką nową kartą. E, nie ma też żadnych zobowiązań, przez co może przystąpić do tłumienia wszelkich zamieszek. E, w 1849 roku oktrojuje konstytucję, jednak w 51 już ją odwołuje. E, samo cesarstwo znowu się staje monarchią e, a, a, absolutną, taką centralną, silną władzą, a wiosna ludu przy, przynosi tylko trwałą korzyść chłopom, którzy zatrzymują e, ziemię w akcie uwłaszczenia z czerwca 1848 roku. Jedną także z głównych przyczyn rewolucyjnych w krajach niemieckich było dążenie do zjednoczenia Niemiec. To jest taki temat, który nam się jeszcze trochę powtórzy, gdy będziemy mówić o faktycznym zjednoczeniu. Wtedy mieliśmy wspólny cel, wizję przyszłego państwa, czyli jednolitych Niemiec, niektórzy chcieli jednolite, niektórzy chcieli federację. Nie było tutaj zgodności także, czy państwo ma być republiką, czy monarchią. Tutaj przedmiotem dyskusji także były przyszłe granice. I mieliśmy dwie koncepcje. Z jednej strony mieliśmy koncepcję Gross Deutschland, czyli duże Niemcy, pod przewodnictwem Austrii, a z drugiej mieliśmy kleine Deutschland pod hegemonią Prus. I to były takie dwie koncepcje, które się ścierały później yy, i jakby mieliśmy też konflikt o tym, yy, kto ma rządzić, ale zapiszmy to sobie. Yy, to będą duże Niemcy, już nie musicie znać tych niemieckich nazw, duże Niemcy i małe Niemcy. Możemy tak napisać, możemy też to w cudzysłowie napisać, no zależy jak, jak kto preferuje. Wtedy problemy postanowiono rozstrzygnąć na ogólnoniemieckim zgromadzeniu narodowym, które zwołano we Frankfurcie nad Menem w roku 1848 roku w maju. Przez wiele miesięcy tam wygłaszano głównie patetyczne mowy, nie, można, nie, nie mogli dojść ani do porozumienia. Dopiero w marcu 1849 roku parlament uchwala nową konstytucję demokratyczną przyszłych Niemiec. Zwycięża ostatecznie koncepcja małych Niemiec, więc król Prus Wilhelm IV miał stać się właśnie przywódcą Zjednoczonych Niemiec. Jednak on oświadczył, kiedy tutaj urzędnicy przyszli do niego i powiedzieli, że proponują mu taką koronę. Ono oświadcza, że nie będzie brał korony z błota. O co chodzi? Czy nie będzie brał władzy nadanej przez lud, bo on sobie ją sam, tak czy, czy siak, no zresztą już planuje wziąć. Więc ta władza z ludu go nie interesuje, on sam ją sobie weźmie. Obawiał się też trochę reakcji Rosji, która była przeciwna zjednoczeniu Niemiec, stworzenia silnego państwa niemieckiego, a także Austrii, której, która przeciw, o, przecież ona przewodniczyła jeszcze Związkowi Niemieckiemu i nie podobało jej się na pewno koncepcja zjednoczenia Niemiec pod berłem pruskim. W maju 1849 roku parlament frankfurcki zostaje rozpędzony przez wojsko. Niewielka grupa parlamentarzystów przenosi się do Stuttgartu. Tam ponownie próbuje się wzniecić rewolucję w roku 1849 i zmusić monarchów do zjednoczenia Niemiec, ale zakończa się to niepowodzeniem. Ale więcej o kwestii zjednoczenia Niemiec jeszcze sobie będziemy mówić, bo to w końcu przecież zbliża się nieubłaganie. Jeśli chodzi o kwestię węgierską, tutaj której sobie coś wspominaliśmy, e, z, e, pamiętajmy, że w, w skład Imperium Habsburgów już od XVI wieku wchodziły ziemie tak zwanej Korony Świętego Stefana. Zapiszmy to sobie, a jeszcze przewiniemy, żeby mieć dużo miejsca. Ziemie e, Korony Świętego Stefana. O, to, o co chodzi? Były to dawne ziemie królestwa węgierskiego, które były zamieszkane tak naprawdę przez różne narodowości. Oprócz Węgrów byli tam Chorwaci, Słowacy, Słoweńcy, Serbowie, Wołosi, a także Niemcy. Nie Włosi, tylko Wołosi. Dobrze powiedziałem, to nie był błąd. Wśród Węgrów, którzy chlubią się tradycjami swojego państwa, było silne poczucie takiej tożsamości narodowej. I oni wykorzystują te zamieszki w Wiedniu na początku 1848 roku i żądają autonomii. Uchwalają swoją konstytucję, powołują sejm i rząd, no, ale jednocześnie chcą dominować nad innymi narodami zamieszkującymi te tereny Koronę Świętego Stefana, narzucają im tam język, kulturę węgielską, czyli prowadzą tak zwaną madziaryzację. Bo madziar po węgiersku to jest Węgier, stąd też madziaryzacja. Nie mamy węgryzacji, bo to może nam się chyba tylko kojarzyć ze śliwkami. E, przeciwko Węgrom we wrześniu 1848 roku występują Chorwaci, którzy są wspierani po cichu przez Habsburgów. E, cesarz szybko unieważnia dotychczasowe ustępstwa na rzecz Węgier, nakazuje armii stłumić ten ruch węgierski. E, sejm węgierski w kwietniu 1849 roku ogłasza jednak detronizację cesarza i niepodległość kraju. E, na czele Węgier staje wtedy Lajosz Koszut którego widzimy tu na obrazie. Lajosz Koszut był szlachcicem, adwokatem, jednocześnie znakomitym mówcą, przywódcą całego ruchu narodowego na Węgrzech. Od początku też był zwolennikiem oderwania się Austrii i pełnej niepodległości to on doprowadził tak naprawdę do tej detronizacji. Został wtedy prezydentem z władzą dyktatorską, e, kierował powstaniem, po klęsce całej wiosny ludów przebywał na emigracji i nawet kiedy już Węgrzy później dostaną szeroką autonomię w ramach cesarstwa Austro-Węgier, nadal nie wyrzekł się pełnej e, idei, pełnej niepodległości Węgier. Jest on bohaterem narodowym Węgier po dziś dzień, oczywiście. E, cesarz Austrii nie dysponuje siłami, aby stłumić ten bunt Węgrów i prosi o pomoc Rosję. W ten sposób w maju 1849 roku armia cesarska pod dowództwem feldmarszałka, znanego nam Iwana Paskiewicza, wkracza na ziemię węgierskie. No i w sierpniu 1849 roku powstanie już zostaje stłumione. Rozpoczyna się tzw. Tak okres represji i germanizacji. Znaną jeszcze taką postacią, jeśli chodzi, znaczy warto ją ko kojarzyć, jeśli chodzi o rewolucję węgierską, był Sándor y Petefi którego imię się pisze trochę inaczej. Ja o nim coś wspominałem na pier w pierwszej części, na początku. Shandor PTFI. No madziarski jest dość trudnym językiem, jeśli chodzi o czytanie, chyba gorzej by mi szło niż z francuskim. Um, on prowadzi, on, jego wiersze tak, to są takie nakłaniające do walki, on był poetą, a jednocześnie duchowym przywódcą rewolucji um, i także niepodległościowej inteligencji. Sam w odróżnieniu od Miskiewicza aktywnie walczył zbrojnie, był nawet adiutantem i przyjacielem Józefa Bema, który służył armii węgierskiej. To sobie powiemy mówiąc o Polakach we Wiośnie Ludów. Um, sam Bem jednak kazał mu unikać walki i powiedział mu pióro mi twoje potrzebne, a nie szabla. E, sam poeta wielbił Polaka, e, mówiąc generale, zawnięczam panu więcej niż ojcu. Ojciec dał mi bowiem tylko życie, pan zaś daje honor. E, sam e, Szandor Petefi ginie zakuty pikami rosyjskich kozaków w walce, zupełnie tak jak prawdziwy żołnierz. A teraz przejdźmy sobie do państw włoskich. Ruchy rewolucyjne oczywiście ogarniają też Włochy, mówiliśmy sobie o tym. Włosi dążą do obalenia rządów absolutnych oraz do zjednoczenia. No i władców kolejno zmuszano do wprowadzania liberalnych zmian. W Królestwie Sardynii, zwanym też Królestwem Piemontu, od lutego 1848 roku obowiązuje konstytucja. W marcu w wyniku powstania Włosi przejmują kontrolę nad Lombardią i Wenecją, usuwając stamtąd Austriaków. Także takie nastroje skłaniają władcy Sardynii, króla Karola Alberta wtedy z dynastii sabałckiej do wypowiedzenia wojny Austrii i objęcia przywództwa nad ruchem niepodległościowym. Liczył on, że zjednoczy Włochy pod swoim berłem. Dążenia zjednoczeniowe popierają papież Pius IX, no i władca królestwa obojga Sycylii Ferdynand Burbo. Włosi szybko jednak zaczynają ponosić klęski, a papież i Ferdynand Bourbon wycofują się z popierania walk niepodległościowych, co z, stanie się także takim e, pretekstem do tego, że Włosi przestaną lubić państwo e, kościelne dość mocno. E, co się jeszcze zemszczą w przyszłości, likwidując je całkowicie. E, wojska Piemontu w końcu niestety ponoszą klętwę w bitwie z austriacką armią generała Józefa Radeckiego pod kustozą w lipcu 1848 roku i wtedy Karol Albert zostaje zmuszony do zawarcia rozejmu. Po tej bitwie na bankiet, który miał ją jakby uświetnić w sierpniu zostaje napisany przez Johana Straussa słynny Marsz Radeckiego. Jest on grany zawsze pod koniec koncertu noworocznego we Wiedniu. Na pewno z Was go wielu kojarzy, jeśli nie wpiszcie sobie na przykład na YouTubie, żeby znaleźć, znaczy posłuchać sobie jak on brzmi. To jest taki z klaskaniem, na pewno nie będę już go nucił, ale na, na pewno Wielu z Was kojarzy właśnie po bitwie pod kustosą został napisany na cześć generała Radeckiego. No ale wróćmy do naszej sytuacji. Karol Albert zostaje zmuszony do, do zawarcia rozejmu. Dalej walczą już, już tylko republikanie w opanowanej Wenecji oraz w Rzymie, w którym obalono władzę papieża, państwo kościelne przekształcono w republikę. Władca Sardynii wznawia działania zbrojne na początku 1849 roku, gdy armia austriacka angażuje się w tłumienie powstania na Węgrzech. Jednak Karol Albert zostaje ponownie pokonany przez armię radeckiego w marcu 1849 roku pod Nowarą, Abdykuje wówczas ym, na rzecz swojego syna Wiktora Emanuela II, oczywiście Karol Albert, nie Radecki, dzięki czemu zachowana zostaje liberalna konstytucja, Niepowodzeniem kończy się także inicjatywa republikanów, w Rzym zostaje opanowany w lipcu 1849 roku przez Francuzów. Francuzi zostali tam wysłani przez Ludwika Napoleona, który chciał zyskać poparcie francuskich katolików. No i władza nad miastem zostaje wtedy przywrócona papieżowi, w sierpniu natomiast Austriacy zdobywają Wenecję i wszystko się kończy. Znaczy cała ta nie wypala próba zjednoczenia wtedy Włoch. Ale zapiszmy sobie te ważniejsze daty. 1848 lipiec bitwa pod kustozą bitwa pod kustozą 1849 bitwa pod Nowarą Pod Nowarą No i tutaj takie ważniejsze nazwiska Karol Albert To myślę, że warto zapamiętać i... Józef Radecki czy też Józef Józef Radecki tak to się pisze Albert, tak żeby było widać to R Karol Albert e, okej, okay. a tutaj nam się robi prawosławny krzyżyk e, jeśli chodzi o taki bilans wiosny ludów e, ruchy te w zasadzie zostały stłumione Niewiele, zostało, niewiele ze zmian, które wprowadzono na początku w zasadzie się zachowało. Trwały okazały się tylko przemiany ustrojowe w Królestwie Sardynii, tam się utrzymała konstytucja, czyli w tym piemoncie, a także powszechne prawo wyborcze we Francji i zniesienie stosunków feudalnych u Habsburgów, no czyli to uwłaszczenie chłopów, a także we wszystkich krajach niemieckich. Sam upadek wiosny ludów rozpoczynał koniec epoki romantyzmu w Europie Zachodniej którego te tak naprawdę entuzjazm, idee szlachetne spowodowały pewnie w jakiś sposób wyznaczenie tej rzeczywistości i spowodowanie nawet niektórych powstań. Powstały wtedy wspomnienia ludzi, którzy walczyli o swoje wolności, pamięć o bohaterach, barykadach, uciekających monarchach. Eee, także zauważmy, że... Pojawiła się wreszcie koncepcja, że tych monarchów da się obalić, że jest to jakoś możliwe, że już nie ma tej e, boskiej władzy króla, który nie może być obalony przez swój lud. E, s, samo papiestwo zraziło do siebie Włochów, liberałowie odsunęli się od socjalistów, demokratów robotnicy za to, którzy rozczarowali się postawą liberałów zaczęli się skłaniać ku socjalizmowi środowiskiem wolnościowych konspiratorów przestała być już armia, która znowu broniła z kolei władzy monarszej i to, to tyle jeśli chodzi o wiosnę ludów w Europie dziękuję wam serdecznie za uwagę no i do usłyszenia ponownie trzymajcie się, cześć jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.